Cześć! Witamy Was dzisiaj w Biłgoraju, mieście nazywanym Bramą do Roztocza, ponieważ znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów od Roztoczańskiego Parku Narodowego. Z Biłgorajem związanych jest wiele ciekawostek. I dzisiaj opowiemy Wam, co to jest biłgorajska suka, czym zajmowali się sitarze i jak naprawdę brzmi biłgorajska nuta. Biłgoraj prawa miejskie uzyskał w 1578 roku. Założycielami miasta była rodzina Gorajskich i to właśnie od ich nazwiska pochodzi nazwa miasta Biłgoraj. Na początku było to miasto protestanckie, ponieważ Gorajscy byli kalwinistami. Miasto otaczają dwie rzeki, Czarna Łada i Biała Łada. Dwa lata po założeniu Biłgoraja zamojscy otrzymali zgodę na budowę kolejnego miasta, Zamościa, które dzieli jedynie 50 km od siebie. W 1652 roku, kiedy w Zamościu wybuchła zaraza, zamościanie znaleźli schronienie właśnie w Biłgoraju. Jest wiele ciekawych historii i legend związanych z powstaniem nazwy miasta Biłgoraj. Ja opowiem Wam moim zdaniem najciekawszą z nich. Tereny te były niegdyś najeżdżane przez Tatarów. Jednak podczas jednej z bitew sławił się dzielny książę Goraj. I po zwycięskiej bitwie na tym miejscu postawiono kamień, na którym widniał napis. Tu bił Goraj Tataru. Jednak czas zatarł niektóre litery. I do późniejszych czasów pozostała tylko nazwa Biłgoraj. I tak właśnie nazwano miasto. Naszą wizytę w Biłgoraju rozpoczynamy w Parku Solidarności. Jest to miejsce, w którym spotykają się tutejsi mieszkańcy, mogą pospacerować, posiedzieć na ławeczkach, porozmawiać albo wsłuchać się w szum fontanny. A my ruszamy do jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc Biłgoraja. A jest to Zagroda Sitarska w Biłgoraju. Od początku powstania miasta jego mieszkańcy zajmowali się rzemiosłem, które po pewnym czasie nabrało lokalnego kolorytu, ponieważ większość z nich zaczęła produkować sita. Było to związane z położeniem Biłgoraja wśród gęstych lasów. Produkcja sit bardzo szybko stała się zajęciem rodzinnym. Mężczyźni przygotowywali drewniane łuby do oprawy przetaków, a kobiety w tym czasie przygotowywały z końskiego włosia materiał, przez który się przesiewało. Pierwszy cech sitarskich w Biłgoraju powstał w 1693 roku, a w XIX wieku aż 90% rzemieślników zajmowało się wytwarzaniem sit. Sitarze nie tylko produkowali sita, ale też zajmowali się ich handlem. W Biłgoraju powstał wyjątkowy zwyczaj. Każdej wiosny mężczyźni opuszczali Biłgoraj i wyruszali daleko w Polskę, a nawet poza granicę naszego kraju. Do Prus, Mołdawii, Węgier, aby sprzedać sita. I powracali dopiero jesienią. Z pewnością było to wielkie wydarzenie dla całej lokalnej społeczności. Tradycja pożegnania mężczyzn wyruszających na handel była określana jako tak zwane żałosne. Wtedy spotykała się cała lokalna społeczność. Odbywały się huczne zabawy i tańce. A rano następnego dnia wszyscy mieszkańcy prowadzili ich do figury świętego Jana Nepomucena, którego sitarze obrali sobie za patrona. Natomiast powrót sitarzy to była kolejna zabawa, nazywana jako tym razem radosne. Ciekawostką jest, że sitarze posiadali swój własny szyfrowany język, który był zrozumiały jedynie dla mieszkańców Biłgoraja. Było to z pewnością bardzo przydatne podczas handlu, ponieważ mogli porozumiewać się między sobą, a osoby postronne nie miały pojęcia, o czym mówili. Do dziś nie zachowały się zasady gramatyczne i leksykalne tego języka, a jedynie kilkadziesiąt słów. Dziś zagrodę sitarską położoną wśród bloków możecie odwiedzić. Dowiedzieć się, czym zajmowali się sitarze, jakich sprzętów używali i jak żyli. Z sitarzami związana jest też legenda o tym, jak sitarz oszukał samego Belzebuba. Mistrz sitarski trafił do piekła za długi, które zaciągnął podczas handlu. I teraz do końca swoich dni musiał wykonywać sita dla mieszkańców ze światów. Ale postanowił przechytrzyć samego diabła. Na sicie wykonał znak krzyża, czym tak wystraszył diabła, że ten wygonił go z piekła. W 1939 roku spośród 8 tysięcy mieszkańców Biłgoraja aż 5 tysięcy stanowiła ludność żydowska. We wrześniu 1939 roku Biłgoraj został zbombardowany, a jego zabudowa zniszczona aż w 80%. W Biłgoraju było niegdyś wielu Żydów, a jedną z najwybitniejszych postaci tej społeczności był Isaac Singer, późniejszy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Z pewnością miasto bardzo wpłynęło na jego twórczość. W czasie II wojny światowej zniszczono synagogę i inne obiekty związane z kulturą żydowską.
Z trzech żydowskich cmentarzy do dnia dzisiejszego zachował się tylko jeden. I dziś ta ławeczka przypomina o bytności Żydów Biłgoraju. Lasy wokół Biłgoraja sprzyjały działalności partyzanckiej, która utrudniała działania wojskom niemieckim. Po jednej z większych bitew Niemców z partyzantami 60 partyzantów zostało rozstrzelanych w biłgorajskiej dzielnicy Rapy. Na pamiątkę wydarzeń II wojny światowej na Placu Wolności w Biłgoraju postawiono pomnik upamiętniający bohaterów, partyzantów i wojowników o wolność i Polskę. Przy Urzędzie Miasta możecie zobaczyć ciekawą wystawę, która opowiada zarówno historię miasta, a także mówi o jego obyczajach i kulturze. Możecie zobaczyć, jak wygląda herb Biłgoraja, zapoznać się z aktem lokacyjnym miasta, dowiedzieć się o jego założycielach, tradycjach, a nawet kuchni. W Biłgoraju powstają też nowe miejsca, tak jak ta fontanna. Jest bardzo ciekawa, bo oprócz relaksu możecie tutaj dowiedzieć się wiele o historii. Dookoła niej umieszczono tablice z datami i wydarzeniami historycznymi, które były ważne dla tego miasta. Biłgorajszczyzna była zawsze bardzo bogata kulturowo. Wykształciła własną muzykę, tańce, a nawet instrumenty muzyczne. I najbardziej sławnym i popularnym instrumentem muzycznym związanym z Biłgorajem jest tak zwana suka biłgorajska. Jest to starodawny instrument smyczkowy, przypominający skrzypce. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o historii i kulturze ziemi biłgorajskiej, zobaczyć jak wygląda tradycyjny strój ludowy Biłgoraja, zapraszamy Was do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Na pewno zdobędziecie tutaj niezbędną wiedzę oraz zobaczycie wiele ciekawych rzeczy związanych z tym regionem. Z pewnością wszyscy kojarzą najbardziej typową potrawę kuchni biłgorajskiej, czyli pieróg biłgorajski. Ale to nie jedyna pyszna rzecz, którą możecie tutaj znaleźć. Jeżeli będziecie chcieli spróbować czegoś wyjątkowego, to gorąco polecamy Wam naprawdę kultowe miejsce. Są tutaj najlepsze zapiekanki nie tylko w Biłgoraju. Zapiekanki znajdziecie przy dworcu w Biłgoraju. Są tutaj aż od 1985 roku, a to już sama mówi o tym, jak są dobre. Zawsze jest tutaj ogromna kolejka, a sprzedają je bardzo miłe panie. Zapiekanka prezentuje się bardzo pięknie, ale powinno się jeść je troszeczkę inaczej. Czyli trzeba je na początku złożyć na pół. Jak smakuje? Pycha! Mieszkańcy Biłgoraja od zawsze byli zaradni i przedsiębiorczy. Tak jest również i dziś. To właśnie stąd wywodzi się i działa przedsiębiorstwo winiarskie Ambra. A cydr lubelski jest rozlewany właśnie w Biłgoraju. To tutaj powstało i ma swoją siedzibę do dnia dzisiejszego największe przedsiębiorstwo meblarskie w Polsce – Black Red White. Ale na nas największe wrażenie zrobiło zupełnie inne przedsięwzięcie. Ten niezwykle ciekawy i odważny projekt to Miasteczko Kresowe, gdzie jak sami o sobie mówią szaleni marzyciele postanowili odbudować architekturę drewnianą zniszczoną podczas wojny. Cały projekt zostanie zrealizowany w dolinie rzeki Białej Łady i będzie obejmował ogromny obszar, bo aż 35 hektarów. Zakłada budowę dwóch rynków, żydowskiego i polskiego, a także czterech budynków wzorowanych na świątynie różnych wyznań. Natomiast jedną z największych atrakcji będzie z pewnością pałac klasycystyczny Stanisława Nowakowskiego, który został zniszczony i rozebrany po I wojnie światowej. Projekt cały czas jest w trakcie realizacji, ale na ukończeniu jest już rynek żydowski, z widoczną w jego centrum synagogą. Jest to kopia XVII-wiecznej świątyni z miejscowości Wołpie. Twórcy chcą również wykończyć wnętrze świątyni, więc już niedługo w środku pojawią się piękne freski i malowidła stylizowane na te sprzed wojny. Docelowo ma być tutaj również muzeum, w którym będzie można dowiedzieć się więcej o kulturze żydowskiej. W miasteczku stanął również dom Izaaka Singera, sławnego noblisty. Obecnie mieści się tutaj siedziba Fundacji Biłgoraj 21, czyli osób, które zajmują się powstaniem tego miejsca. Projekt zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, a podobną koncepcję widziałam ostatnio w Dubaju, gdzie szejk postanowił odbudować fragment starego miasta.
bardzo chętnie przyjadę tutaj ponownie, aby zobaczyć kolejne etapy realizacji projektu, do czego Was również gorąco zachęcam, a także do odwiedzenia samego Biłgoraja. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.